17-letni Filip Leśniak od dawna sprawiał problemy wychowawcze. Dwukrotnie powtarzał klasę, miał problemy w nauce, a z powodu niskiej frekwencji na lekcjach został wyrzucony ze szkoły. Sąd przydzielił mu kuratora i zobowiązał go do uczęszczania do szkoły w trybie wieczorowym. Jednak młody mężczyzna, zamiast skupiać się na nauce, angażował się w kibicowanie. Był on bowiem zagorzałym fanem lokalnego klubu piłki nożnej. Barwy klubowe ubierał nie tylko na mecze, ale i na co dzień. Wśród innych kibiców znany był jako ten, który świetnie radzi sobie z farbą w sprayu w ręku. Dlatego często był oddelegowywany do tworzenia graffiti na cześć klubu. W lutym 2018 roku fanklub jego drużyny uzyskał od jednej ze spółdzielni mieszkaniowych pozwolenie na zamalowanie ściany frontowej w należącym do niej budynku. Filip Leśniak wraz z dwoma kolegami mieli stworzyć na elewacji znacznych rozmiarów logo drużyny i umieścić pod nim hasło gloryfikujące jej ostatni sukces w lidze. Budynek spółdzielni znajdował się w centralnej części miasta i położony był przy ruchliwej ulicy. Malowanie rozpoczęło się w piątek, wcześnie rano, i po kilku godzinach graffiti było gotowe. Gdy Filip Leśniak pakował puszki z farbą, jego kolega zwrócił uwagę na budynek znajdujący się po drugiej stronie ulicy. Na starej, zabytkowej kamienicy ktoś umieścił napis obrażający klub Trójki Kibiców. Napis ten był bardzo niskiej wartości artystycznej i zasadniczo trudno było go dostrzec. Ale mimo tego w Filipie Leśniaku obudziła się potrzeba zamalowania bohomazów. Przypuszczał, że to któryś z kibiców przeciwnej lokalnej drużyny w taki sposób zamanifestował swoją niechęć do jego klubu. Filip Leśniak stwierdził, że skoro już mają farby, to szkoda tego nie wykorzystać. Jeden z mężczyzn od razu odmówił, bo śpieszył się do pracy, drugi z kolei z chęcią przystał na tę propozycję. We dwójkę przeszli na drugą stronę, zamalowali napis, a na świeżej farbie umieścili nazwę klubu przeciwnika i cały zestaw wulgaryzmów. Z dumą i z farbami w ręku przyglądali się swojemu dziełu, gdy obok nich zatrzymał się przejeżdżający właśnie patrol policji. Jak się okazało, zabytkowa kamienica, na ścianie której Filip Leśniak i jego kolega umieścili wulgarny napis, należała do miasta Łodzi. Na wniosek miasta Filipowi Leśniakowi został postawiony zarzut uszkodzenia zabytku i sprawa trafiła przed łódzki sąd. Wartość szkody została wyceniona na 15 tysięcy złotych. Filip Leśniak, mimo że nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, będzie odpowiadał jak osoba dorosła, ponieważ na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność karną ponosi się od momentu ukończenia 17 lat, a w wyjątkowych przypadkach i od lat 15.